Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, dzisiaj obudziliśmy się w Namysłowie, a że zmierzamy na Influencer Life Wrocław, zrobiliśmy sobie przerwę w połowie drogi i o Leśnicy zamierzamy coś zjeść i zobaczyć zamek. Na zamek właśnie do Leśnicy, znaczy jeszcze nie przybyliśmy, bo jeszcze przybywamy, ale zaraz sobie coś tam zjemy na pewno. Królewska uczta. Oczywiście. O Leśnicy nas jeszcze nie było, więc musieliśmy znaleźć lokalną studzienkę. A ja dzisiaj dostałem ochrzan za skarpetki za długie. Do trampków. Rafał oznacza trendy. Ale awokado surfujące na bananie to powinien mieć ulgę. Stragany! Trafiliśmy na jakiś festyn. Ale ty! Jeszcze mi po wczoraj coś zostało. Siema. Piękny zamek zachowany, no nie wiem czy w całości, ale tak do zwiedzenia jest otwarty. Chyba nie skorzystamy niestety, bo już całkowicie by nas konferencja ominęła. Właśnie, czas nas goni, a we Wrocławiu hula konferencja. A my jeszcze bez śniadania, także lecimy szybko coś zjeść. Taki szybki spacer, ale jesteśmy zauroczeni tym miejscem, serio. Dobra, ale w środku. Zamówiliśmy knysze, bo nie mamy pojęcia, co to jest. Proszę bardzo, jedna knysza do pani. Ale fajne, dzięki. Tu są warzywka, gyros, wszystko zapiekane w bułeczce. No, bardzo smacznie, ale tutaj jeszcze Rafciu się nie nasycił. To jest tosta. Z? Niedobre. Boczkiem. Takie wyjątkowe produkty, których nie znajdziecie w żadnym sklepie, w żadnym markecie, tylko tutaj na terenie naszego Oleśnickiego Jarmarku. Wspaniałości, czy chata bogata. Częstujcie się, drodzy państwo. No mieliśmy już iść na jeszcze lody. Już byśmy zapomnieli. To w ogóle po co żyć? Dynia. Odkrywamy dalej nowe smaki. Lodów o smaku maczy jeszcze nie jadłam, bardzo spoko. Ja mam dyniowe, też polecam, bardzo dobre. I miętka jeszcze tam gdzieś się ukryła. Przyznaj się, że są dwie gałki w środku. Ty zawsze do mnie czujesz miętę. No, wyczułam.
zaparkowaliśmy samochód, teraz mamy długi spacerek, bo dzisiaj we Wrocławiu również jest naprawdę sporo ludzi. Zresztą taki weekend, że pogoda naprawdę rewelacyjna, dużo się dzieje, to jeszcze samo wydarzenie Influencer Life jest przy zoo, przy Halistulecie, znaczy w Halistulecie, także takie miejsce turystyczne, także naprawdę dużo się dzieje. Już prawie dotarliśmy. Okej, to nie będę się teraz tutaj wymądrzać, czym jest token NFT i tak dalej. Jest to coś na wzór kryptowaluty. To już wolę chyba to ciało z tatuażem. Tak. Nie. Dzięki. Kawka. I lecimy na ostatni chyba. Ostatnie konfa. Nasi znajomi prowadzą, także mega jesteśmy ciekawi, jak to będzie. Wiadomo, że będzie super. Słuchajcie, ja nazywam się Irina Bąk i mam zaszczyt prowadzić ostatni panel. Wiem, jakie wasze historie są opisywane w waszej przestrzeni, ale to nie są moje historie, więc nie chciałabym ich zawłaszczyć. Chcieliśmy podziękować naszej wspaniałej prowadzącej Oli Radomskiej. Brawa! Nie, żebyśmy się nie spóźnili 4 godzin, ale jakoś tak szybko zleciało dzisiaj. Tym bardziej. Proszę, ale zawsze. Dobra. Dziękuję, mój rycerzu. Zaczął mi to się. No, proszę bardzo. Szybko zleciało, ale wszystkie tego typu konferencje zawsze tak. Adriano, tak bo ci państwo, co tu idą za nami, mają lody, a ty mi zasugerowałeś ostatnio, że tu są fajne. Jak to jest? Krasnolud. Krasnolud. Bo taka firma. Mega fajna nazwa, gra słowna, więc już kupili nas. Tak. A my kupimy lody. Tak, ja uwielbiam. Ja po samej nazwie po prostu wszystko biorę. Ja się nazywam Rafał i dlatego... Po samej nazwie chciałam. No bo po co tak to? I to jest Etno. Czyli kawkę też mają. Dobra, super. Chciałam spróbować na wizji, ale jakby trzymam aparat, a tak się nie da. Dobra? Dobra. Krasnolud, Stracciatella i śmietanka. A przed nami taki piękny most, może teraz go tak nie widać w całości fajnie, ale jest bardzo malowniczy tutaj. Odra, którą można popływać na tym odcinku kajakami. O wszystkim opowiadam, co nie widać. Też można. Można autem, tylko nie pływa za dobrze. Tam płynie jakiś prom mały, tam są takie łabędzie, rowerki wodne, ale wy nic nie widzicie. Tam jest zoo, tam była hala stulecia. No bo to nie sięgam. Tak, no tak, bo to taki chaos jest ogromny. Trochę tak. Jak to w mieście dużym. Sami przyjedźcie i zobaczcie. Meldujemy się w domu. Pierwsze co zrobiłam, to wskoczyłam pod gorący prysznic, bo jakoś tak troszeczkę czuję się osłabiona. Już po drodze na stacji kupiłam sobie aspirynę i wypiłam od razu na miejscu. Teraz rozgrzewająca herbatka, żeby się nie rozłożyć, bo od jutra już wracamy do naszego standardowego trybu. W sensie jutro tylko zajęcia, no ale trzeba właśnie nabrać mocy na basen. Przed weekendem jeszcze zastanawialiśmy się, czy nie przedłużyć sobie wyjazdu o poniedziałek, ale musielibyśmy wtedy przekładać zajęcia, nie chcieliśmy już kombinować. I przyznam, że naprawdę przyda nam się taki dzień. To znaczy po prostu dzień bez dyżuru w pracy, zajęcia i tak prowadzimy wieczorem. Ale po prostu będziemy mieli w końcu jakiś taki spokojny poranek, bo jeszcze nie doszliśmy do, nie wróciliśmy do rzeczywistości po poprzednim wyjeździe tak naprawdę. A skakaliśmy ze spadochronem, jeździliśmy na quadach i później od razu wróciliśmy prosto do pracy. Kilka dni z rzędu mieliśmy i dyżury i zajęcia. I teraz ten wyjazd, tyle się działo, w ogóle no świetne rzeczy same, ale jednak ja czuję teraz po sobie i mnie obsypało i jakaś taka jestem właśnie lekko osłabiona, tak, że dzisiaj nabieramy mocy. Prawie 30 tysięcy kroków codziennie. Tak, właśnie, znalazłam opaskę, bo nie mogłam ostatnio jej nosić, bo nie wiedziałam gdzie, znalazłam ją za łóżkiem. No i teraz mierzę kroki i teraz tyle robimy i szok w ogóle, wow. Także ekstra. I właśnie nam napełniłam butle, bo przywieźliśmy takie oto piękne butelki z imprezki. I teraz tak je sobie dopełniamy. Tam na miejscu też napełnialiśmy wodą z cytrynką, z ogórkiem albo z miętą. I tutaj też od razu na cytrynkę wciskam, także zostańmy przy tym nawyku. Standardowo po wyjeździe pierwsze co stawiam? Pranko!
Jeszcze zanim dzisiaj wskoczę w orto soczewki, to na pół godzinki wrzucę je do płynu i je odbiałczę. No i ostatnio dopiero co przecież zamawiałam płyn do pielęgnacji i nie pomyślałam właśnie o tej mieszance, że też będzie mi się niedługo kończyć. Troszeczkę się, przyznam, wspomagałam, bo ostatnie noce nie były w pełni przespane, więc wieczorami musiałam się wspomagać okularami. Ale generalnie cały czas w ciągu dnia jestem na działaniu ortu soczewek, który noszę w nocy, dzień cały, wszystko widzę pięknie. Moje myśli się nieco zagalopowały i już myślałam, czy może pomontować vloga, może pomawiać klientów, może ogarnąć grafik na ten tydzień, a może posprzątać, a może się rozpakować, a może wszystko, a po prostu wiem, że totalnie nie mam mocy, więc kładziemy się do łóżeczka, może jeszcze dowiem się, kogo tam planuję zamordować, tym razem Remigiusz Mróz, i zacznę czytać książkę, chociaż już przyznam, że trochę nielegalnie, bo już założyłam ortosoczewki, bo wiem, że w każdej chwili mogę zasnąć tak naprawdę w tych okolicznościach. Dopijamy jeszcze herbatę. No i chyba nabieramy.